O, przewrócił się. Cześć, Adamkowski, witam Was na kanale MGSMPL, a dziś opowiem Wam o Hammerze Energy. Hammerze Energy 18x9. No i jak widzicie i słyszycie, nazwa tego telefonu już dość dobitnie określa jedną z jego cech. Wyświetlacz o proporcjach boków 18x9. Ale wiecie co? To wcale nie jest najważniejsza cecha tego smartfonu i nie jest to jego największa zaleta. Zacznijmy może od ogólnego spojrzenia na konstrukcję. Jak widzicie, telefon jest dość duży, dość gruby. Ma raczej szerokie ramki wokół ekranu, ale, moi drodzy, nie bez powodu, bo to jest telefon o podwyższonej wytrzymałości. On wytrzymuje upadki z naprawdę dosyć sporej wysokości, jest wodoszczelny, a jeszcze do tego ma bardzo duży akumulator o pojemności aż 5000 mAh. Duża bateria i rzeczywiście dużo potrafi. Przede wszystkim wystarczy na naprawdę długo. Przy takim dosyć intensywnym użytkowaniu ten telefon jest w stanie pracować nawet 2 dni. Mnie udało się wyciągnąć nawet ponad 5 dni, ale wtedy już używałem go jako telefonu rezerwowego, nie sięgałem po niego zbyt często. No ale wszystkie moduły były włączone, łącznie z lokalizacją, Wi-Fi, Bluetoothem i tak dalej. Byłem w miejscu, gdzie jest słaby zasięg, a on i tak 5 dni sobie wytrzymał. Także jest świetnie, ale to jeszcze nie wszystko. Bo jeszcze do tego, moi drodzy, ta bateria jest w stanie chociażby podtrzymać non-stop podświetlony ekran z odtwarzaniem YouTube'a przez ponad 12 godzin. Nieźle, prawda? I wszystko byłoby super, gdyby nie mały szczegół. O, dokładnie ten. Widzicie? Ta wtyczka jest trochę dziwna, nie? To jest niby zwykłe USB-C, a jednak niezwykłe, bo takie jakby trochę dłuższe, co? No i powiem Wam tak. Ciężko będzie dopasować kabelek. Dobra, znajdziecie, ja nie mówię, że nie, ale większość popularnych kabli od popularnych smartfonów, kurczę, sprawdzałem, no nie pasuje. Ani Xiaomi, ani HTC, ani Samsung, ani Huawei, no nic nie podchodzi. Trzeba by było obrabiać nożykiem obudowę wtyczki, żeby tam weszła. No albo prościej może kupić u producenta taki kabel od razu na zapas, zamawiając razem z telefonem dodatkowym, do samochodu się przyda, czy do biura. Lepiej mieć zapasowy. No i warto też od razu kupić jeszcze jeden szczegół. Przejściówkę. Przejściówkę z USB-C na mini jacka. Tak, moi drodzy, w Hammerze 18x9 nie ma mini jacka. Bardzo to przykre, a przejściówka no tandetna jest. Cieniutki kabelek i w ogóle nawet nie mogę je Wam w tej chwili pokazać, bo miałem dwie i cholera dwie zgubiłem. No, to tyle w temacie przejściówek. Pozostaje Bluetooth, na szczęście Bluetooth jest i działa zupełnie dobrze. No i pozostałe moduły łączności w tym telefonie też działają dobrze. Sprawdzałem, byłem w takim, wiecie, terenie, gdzie zasięg jest ledwo. Hammer dawał radę. Dawał radę, radził sobie naprawdę dzielnie. Nie miałem też problemów przy łączeniu się z różnymi routerami Wi-Fi. W samochodzie z Bluetoothem też elegancko gada. Wszystko chodzi jak należy. Zasięg na dwóch kartach też jest, oczywiście w hybrydowym gniazdku i tu znów mamy kolejny problem, gniazdko jest hybrydowe, ale no, możemy używać dwóch kart SIM, konfiguracja jest prosta, jakość dźwięku też jest zupełnie dobra w słuchawce, no w zasadzie pod względem komunikacyjnym temu smartfonowi niczego nie brakuje, a i GPS wpisuje się bardzo dobrze, bo sprawdzałem i w samochodzie i pieszo i elegancko trzyma namiar, szybko łapie fiksa, także wszystko jest w jak najlepszym porządku. No ale moi drodzy, to nie jest po prostu tylko telefon do dzwonienia, to jest smartfon o wysokiej wytrzymałości. No bo ta konstrukcja nie bez powodu wygląda tak, jak wygląda. Telefon jest gruby, gniazda ma ukryte pod pokrywami, te pokrywy mają uszczelki. To wszystko jest takie z grubsza ciosane. Telefon ma ścięte narożniki po to, że jak upadnie, żeby to upadało w odpowiedni sposób, odpowiednio nam się odbijało. Obudowa jest zgumowana, ramki wokół ekranu, tak jak powiedziałem, już grube. Wszystko to razem tworzy całość, która naprawdę bardzo wiele wytrzyma. A jak wiele? No już Wam opowiadam. Przede wszystkim szczelność. Moi drodzy, naprawdę bardzo dobra. Telefon kąpałem kawał czasu. Dobrze ponad 2 godziny siedział w zlewie zanurzony pod wodą i działał. Był włączony, mogłem sobie ekran poświetlić, wszystko chodziło. I po wyjęciu z wody też chodziło. Bo traktowałem też Hammera strumieniem bieżącej wody.
Taka woda lecąca prosto z kranu, no wiadomo, atakuje już obudowę pod innym ciśnieniem, łatwiej jej wniknąć w różne szczeliny. No ale polałem trochę na głośnik, trochę na pokrywy, czy to gniazda kart, czy złącza USB. Wszystko chodzi. No to przyszła pora, moi drodzy, na kąpiel w zmywarce. Wsadziłem telefon na normalny cykl mycia naczyń w zmywarce, razem z tym detergentem, którym się normalnie naczynia myje. Nic, kompletnie nic. Wyjąłem, działał. Odparował, wszystko gra. I dzięki temu wiedziałem, że spokojnie mogę z tym telefonem wybrać się nad wodę. No i tam sobie jeszcze trochę popływał, a to takim średnio czystym jeziorku. Wziąłem go też na basen i to nie raz, kilka razy. Sprawdziłem, fajnie się robi zdjęcia pod wodą. No i słuchajcie, jeszcze fundowałem mu starcie z wodą solankową. Taka woda dla zdrowia to jest super, polecam. Ale dla uszczelek telefonu, no to już chyba niekoniecznie. Ma inny skład chemiczny, jest, nazwijmy to, w dużym uproszczeniu, bardziej agresywna niż zwykła czysta woda, taka kranowa. No i Hammer też to przetrwał. Jak widzicie, działa, jest ze mną do tej pory. Może trochę poobcierane, ale jest i działa. Także jeżeli chodzi o szczelność, jest naprawdę zupełnie dobrze. No i bardzo dobrze jest też pod względem odporności na upadki, na uderzenia. Okej, zależy jak ten telefon upadnie. Jeżeli plaśnie wyświetlaczem prosto w dół i trafi się kamyk, uderzymy punktowo, no to możecie być niemal pewni, że szkło poleci, bo to jest jednak wciąż nadal tylko szkło. Ale kiedy upadnie tak po prostu na stół, na twardą powierzchnię, na beton, na coś równego, odbije się, potem ma te ścięte narożniki, chociażby i gumowaną obudowę, podskoczy parę razy, nic mu się nie stanie. Przeszedł naprawdę wiele prób ze mną, wiele razy go opuszczałem, nie to, że raz i teraz drugi raz przy Was. Nie, ja nie porzucałem dobre pół godziny, tylko rzut, upadek. I tak, nie wiem, nie liczyłem, ale masa razy przetrwał, a rzucałem go z wysokości większej niż deklaruje producent. Ale tak jak powiedziałem, nie odważyłem się nawalać w szkło młotkiem, bo jestem niemal pewien, że punktowe uderzenie szkło po prostu by zniszczyło. Dlatego na wszelki wypadek proponuję od razu z telefonem, zamówcie sobie u producenta szybkę hartowaną. Zawsze to lepiej, kiedy pójdzie Wam ta szybka na wierzchu wyświetlacza niż stały wyświetlacz, prawda? No. Jest taka delikatna ramka wystająca trochę poza obrys wyświetlacza, która ma niby chronić ekran przed wycieraniem, przed upadkiem, ale wiecie co, no ta ramka nie jest aż tak szeroka, żeby ochronić telefon, kiedy spada ekranem z dużej wysokości. No a po upadku, kiedy już telefon Wam przypadkiem upadnie, sprawdźcie, czy aby na pewno obie pokrywy, i ta złącz, i ta od USB, są dobrze, szczelnie domknięte, bo nie ukrywam, zdarza im się otworzyć, kiedy telefon jest poddany naprawdę dużemu wstrząsowi, no i jakoś tak pechowo upadnie, że ta energia roznosi się po obudowie w ten sposób, że pokrywka się uchyla. Z czym może być problem, jeżeli chodzi o wytrzymałość? Szkiełko, a w zasadzie kawałek plastiku osłaniający obiektyw. Nie dość, że jest gładki, błyszczący i raz, dwa się porysuje, to faktycznie zarysować go jest dosyć łatwo w odróżnieniu od ekranu. Ja ten telefon z premedytacją nosiłem w kieszeni razem z kluczami, drobnymi, scyzorykiem i tak dalej. No jest tam jakieś drobne zadrapanie gdzieś na ekranie, ale nie róbmy z tego problemu, bo takie drobne rysy to w każdym telefonie się przytrafią. Natomiast tu, no dość łatwo porysować i jak sobie porysujecie obiektyw od aparatu, no to wiecie co będzie. No, różne rzeczy będą, ale na pewno niedobre zdjęcia. Tak samo można porysować tutaj tą maskownicę, która otacza zewnętrzny głośnik telefonu. A głośnik jest naprawdę solidny, głośny, przede wszystkim głośny, bo jakoś super to nie gram, to nie jest najczystsze brzmienie, jakie możemy usłyszeć w telefonie, ale mocy mu nie brakuje i o to chodzi w tym telefonie, żebyśmy go usłyszeli nawet jak obok pracuje koparka czy tam inna maszyna, tak? To jest istotne i tutaj ten głośnik daje radę. Ale daje radę, dopóki tych szczelin nie zalepi błoto, czy nie daj Boże opiłki metalowe, bo te to już jak się przyczepią, to już raczej nie wyjdą, chociaż magnesy można próbować je wyciągać. No, opiłki zostają jakby coś. To też sprawdzę. Trociny dadzą się usunąć silnym strumieniem wody. Błoto też, chociaż tutaj sobie warto pomóc wykałaczką. Generalnie raczej uważajmy, żeby za mocno tych szczelin głośnika nie zalepić. Zresztą to samo tyczy się głośnika słuchawki. No i jeszcze trzeba pamiętać, że po wyjęciu z wody też dźwięk może być dużo gorszy, bo tutaj pozostanie woda. Warto przedmuchać, wytrzepać, przesuszyć to dobrze. Nawet
Trzeba trochę odczekać. No, z godzinkę dajmy, żeby ta woda ładnie odparowała, wtedy słychać dobrze. Ale nie narzekajmy, że zaraz po wyjęciu z wody ciężko rozmawiać, bo od razu mówię, ciężko. Woda po prostu zatyka głośnik i... No, sami rozumiecie. Jak przystało na nowoczesny smartfon, Hammer Energy 18x9 ma też czytnik linii papilarnych. Z tyłu, umiejscowiony bardzo dobrze. Trafia idealnie pod palec, jest aktywny, czyli nie musimy najpierw rozświetlić ekranu, żeby później go odblokować, tylko po prostu przykładamy telefon odblokowany, cyk. No nie jest to najszybszy czytnik, jaki znam. Nie jest to też najdoskonalszy, najbardziej niezawodny czytnik, no bo tak 8-9 prób jest udanych, pod warunkiem, że mamy czysty palec. Jak mamy palec mokry, no to już lipa. Jak mamy palec trochę przybrudzony, to też nie zawsze działa, ale generalnie przeważnie działa i to działa zupełnie dobrze. Odblokowanie... Dobra, mogłoby być szybsze, ale nie narzekajmy, to jest telefon w sumie niezbyt drogi i jak na tą półkę cenową, to ten czytnik spisuje się zupełnie dobrze. No i tylko trochę szkoda, że odblokowanie ekranu jest jego jedyną funkcją. Oczywiście no, można jeszcze autoryzować dostęp do aplikacji czy płatności, ale na przykład nie użyjemy go w roli gładzika do przewijania listy czy do wyzwalania migawki przy selfiaczku. No trochę szkoda, że tych drobnych dodatków zabrakło, no ale wspomniałem o płatnościach. I wiecie co? Ten telefon ma NFC. Tak, w tym segmencie cenowym NFC to wcale nie jest takie oczywiste. Nawet droższe telefony nie mają. Chociażby taki jeden, który niedawno zaprezentowano, który ma bardzo dobry procesor i w ogóle strasznie wydajny jest i jest tani i w ogóle super i ma notcha, ale kurde, nie ma NFC. A ten ma i można nim zapłacić. Fajnie, co? To mi się podoba. Podoba mi się jeszcze jedna rzecz w tym telefonie. Interfejs. Prosty, surowy, czysty Android 8.1. Nie najnowszy Pi, ale też żaden stary Android. Zupełnie aktualna wersja systemu, w dodatku w surowej postaci. Bez żadnych udziwnień, bez zbędnych bajerów. No z bajerów to tutaj możemy sobie krój ikon pozmieniać. I to wszystko. Dobrze, producent dołożył jeszcze mały drobiazg w postaci opcji do zarządzania diodą powiadomień, bo dioda powiadomień w tym telefonie również jest. No i jeszcze dodał opcję do zarządzania bardzo fajnym dodatkiem. A dodatkiem tym jest klawisz umieszczony na boku obudowy, który możemy sobie sami skonfigurować. Świetna sprawa. Domyślnie przyciskiem tym uruchamiamy aparat fotograficzny. Ale jak nie chcemy, żeby tak było, to możemy sobie właśnie w tych dodatkowych ustawieniach od producenta zmienić i uruchamiać im na przykład, nie wiem, nawigację, bo tak wolimy. Bardzo fajna rzecz i w telefonie o takich, powiedzmy, outdoorowych zastosowaniach to jest bardzo, bardzo dobry dodatek. Trochę gorzej ocenię ekran, bo tak z jednej strony to w zasadzie niczego mu nie brakuje. Wystarczająco jasny, wystarczająco wyraźny. Dosyć dobre kąty czytelności, nie z odwzorowaniem barw, no te barwy nie są najintensywniejsze, ale wiecie, ja jestem do AMOLEDów przyzwyczajony, więc już tak trochę ten próg oceny jaskrawości kolorów mam może lekko zniekształcony. W każdym razie, wyświetlacz byłby naprawdę dobry, gdyby nie jeden szczegół. Kiepsko współpracuje z okularami polaryzacyjnymi. Jeżeli macie szkła z polaryzacją, no to na ekranie kompletnie niczego nie zobaczycie. Chyba że telefon przekręcicie w poziom, względnie będziecie go trzymać pod jakimś dziwnym kątem. No wtedy tak, ale tak patrząc normalnie na wyświetlacz, no to nie. No i tu niestety, brzydko mówiąc, producent chyba dał ciała, bo w sumie jak telefon outdoorowy, to często jednak obsługujemy go w okularach przeciwsłonecznych i tak dalej, i tak dalej. Pod względem wydajności, to też nie jest demon. Mamy tutaj 4-rdzeniowy procesor Mediateka, 3 giga RAM-u. Jakoś to działa. Nie rewelacyjnie, ale wiecie co, z drugiej strony przesiadka z flagowca jakoś strasznie mnie nie zabolała. No dobra, było wolniej. Ale kiedy tak bardziej na luzie korzystałem z telefonu, nie narzekałem. Wszystko to, czego od niego oczekiwałem, robił tak jak należy. Dobra, ja nie jestem graczem, więc nie gram wymagające gry, chyba że z obowiązku celem sprawdzenia, jak telefon sobie z nimi radzi, ale tak raczej nie. Natomiast używałem nawigacji, multimedia, różne tamte sprawy, wszystko chodziło jak należy. Także nie należy się od razu zrażać, że ten telefon w benchmarkach wypada tak, a nie inaczej. Bo tak na co dzień ma wydajność zupełnie wystarczającą i co najważniejsze, adekwatną do półki cenowej, na jakiej występuje. Ja tutaj w tym segmencie... No dobra, może bym znalazł jakiś wydajniejszy telefon, nie mówię, że nie, ale wydajniejszy, a do tego jeszcze tak samo wytrzymały i z takim dużym akumulatorem, no to już wiecie, no już będzie ciężko znaleźć. Także
Wydajność jest, powiedzmy, wystarczająca, to jest chyba dobre określenie. No a czy pamięci wystarczy? Wiecie co? No jest 32, czyli tak realnie koło tam 25 giga dla Was pozostaje. Ocencie sami, czy to dużo, czy mało. Moim zdaniem wystarczająco, chociaż biorąc pod uwagę to, że slot na kartę jest hybrydowy, to ja bym się na 64 giga nie obraził wcale. No a w tej pamięci możecie sobie zapisywać na przykład zdjęcia i filmy. No jak ten telefon robi zdjęcia i jak nagrywa filmy? W sumie, jak na telefon z tego segmentu cenowego, a jakiego to Wam za chwilę powiem, to radzi sobie całkiem nieźle. W zasadzie standardowo. W dzień jest zupełnie dobrze, nie ma na co narzekać. W nocy lepiej nie robić zdjęć. No i tyle. Generalnie, fotki dzienne są zupełnie w porządku. Może trochę mogłyby mieć bardziej nasycone barwy, znowu o tych kolorach, ale raczej taka jest maniera chłodna, mniej ciepła, bardziej takie niebieskie zieloności, w te klimaty ten telefon uderza trochę, ale w sumie balans barw jest ok. Jeżeli chodzi o ostrość, no, na ekranie telefonu wygląda to świetnie, jak sobie rzucicie na duży ekran, no to już trochę gorzej. Zauważycie, że tych detali nie ma tam w nadmiarze, nie jest to perfekcyjne odwzorowanie, ale jest zupełnie ok, jak na telefon z tego segmentu, nie ma na co narzekać. Podobnie w filmowaniu. No, żadnego szału tutaj nie ma, ale w sumie jakoś te filmy nagrywa. Widać trochę, że tam stabilizacja próbuje coś robić. Nie zawsze jej to wychodzi, ale przynajmniej próbuje. Trochę czasem nerwowo skacze ekspozycja, robi się jasno-ciemno, zależy jakie tam warunki, jak są trochę trudniejsze warunki oświetleniowe, zmienne, jak poruszacie intensywnie podczas filmowania telefonem, zmieniacie plan z jasnego do ciemnego i z powrotem, no to trochę ta ekspozycja wariuje, ale generalnie wideo jest zupełnie w porządku. Możecie sobie przykładowe filmy tutaj na naszym kanale znaleźć, są na surowo wrzucone i z przedniej kamery, i z tylnej. No jak już o przedniej wspomniałem, to przednie jest zupełnie spoko. Też znowu w dzień zupełnie dobrze, nawet upiększanie cyfrowe jest i nawet całkiem nieźle wychodzi. Filmuje też nie najgorzej. Naprawdę ciężko tu cokolwiek skrytykować, ale podkreślam. W dzień. W nocy, no niestety, robił się słabo, bo się pojawia ziarno, kolorów brak, detale uciekają gdzieś. No powiedzmy, że tak jeszcze pod wieczór można coś próbować, ale szału nie ma. Jak ten telefon fotografuje, możecie sprawdzić na karcie katalogowej na MGSM-ie. Link w opisie filmu, sobie kliknijcie, sobie obejrzyjcie zdjęcia, bo to w sumie najwięcej Wam powie o możliwościach tego aparatu niż tam moja gadanina, prawda? Hammer ma surowego Androida, zatem aplikacja aparatu to też surówka od Google, bez żadnych udziwnień, prosta. W zasadzie no nie ma tu o czym mówić. Z dodatków to mamy panoramę czy HDR, nie ma tu zbyt wiele bajerów, ale robi swoje. Jak Wam to nie odpowiada, sobie możecie zainstalować jakąś alternatywną apkę. Ja taką jedną na przykład wypróbowałem i wskoczyło mi nagrywanie w 4K. No, normalnie filmujemy Full HD, ale po zmianie aplikacji nagle się okazuje, że jest 4K, tylko no tak sobie to wychodzi. Lepiej jednak pozostać przy rozwiązaniu proponowanym przez producenta, bo chyba producent w sumie wie, co robi. Teraz powinienem powiedzieć Wam, ile ten telefon kosztuje. No to już Wam mówię. 999 zł, czyli 1000 bez złotówki. I powiem Wam, że to bardzo uczciwa cena. A dlaczego ja tak uważam? Bo po pierwsze, dostajemy telefon o bardzo, naprawdę bardzo dużej wytrzymałości. Ten telefon jest po prostu super wytrzymały, a resztą parametrów wcale nie odbiega od konkurentów podobnie wycenianych. Nie odbiega od swojej klasy. Nie jest to demon wydajności, ale radzi sobie zupełnie dobrze. Nie jest to mistrz fotografii, ale w miarę przyzwoite zdjęcia robi. Ma wyświetlacz o modnych proporcjach. Może nie jest to najlepszy z ekranów, jakie widziałem, ale też jest całkiem przyzwoity, ma genialny akumulator, bardzo duży, o naprawdę imponujących osiągach, które są w przypadku telefonu do zastosowań takich, powiedzmy, outdoorowych, szczególnie istotne. Tutaj to wszystko mamy. Ma czytnik linii papilarnych, ma NFC, co nawet w telefonach za 1500 wcale nie jest oczywiste. Tutaj mamy. Wszystko to działa jak należy. Ten telefon ani razu mnie nie zawiódł, bo to jest ważne. Ani razu nie miałem powodów, żeby tym telefonem rzucić o ziemię, chyba że chciałem wypróbować jego wytrzymałość, ale z nerwów ani razu nie zawiódł mnie. Po prostu robił to, co do niego należy, to, czego od niego oczekiwałem. Dobra, nie nadaje się do robienia zdjęć po nocy, nie nadaje się do grania w te najbardziej wymagające gry, ale
Za to sprawdzi się genialnie chociażby na placu budowy, chociażby w warsztacie, w podróży, gdzieś w górach, gdzieś nad jeziorem. Nie musimy się obawiać, że coś się stanie, kiedy telefon wpadnie nam do wody. Nie musimy co chwila szukać ładowarki. Po to ten telefon powstał, a nie po to, żeby jakiś tam recenzent wybrzydzał, że nie ma mini jacka, że przejściówka do kitu, że wtyczka za długa i tak dalej. Wiecie, moim zdaniem więcej zalet niż wad ma ten telefon, a przy cenie 1000 zł, to naprawdę i na te wady też można w dużej części przymknąć oko. Ja go polecam, bo to jest naprawdę bardzo fajnie przygotowane urządzenie, ale o specyficznych zastosowań i dla specyficznego odbiorcy. O tym też pamiętajcie. I to by było na tyle na temat Hamera Energy 18x9. A ja teraz tylko muszę się zastanowić, którą wersję kupić. Czy tą czarną, czy... Nie, pomarańczowa ładnie. Mówcie, co chcecie. O... Przewrócił się. Nie szkodzi. To jest Hammer. Nic mu nie będzie.